lemkowino, ridna krajino, ja tebe lublu jak ridnu maty. Bez tebe życia smutne każdoho, kto musyt tebe na wsele szaty. Ty, lemkowino, chorysta krajino, twoi doliny, twoi horboczki. To bili lyczka i czorni oczka, to i krasawyci, selsko i diłoczki. Ty, lemkowino, zelena krajino, twoi riczeńki, twoi potoki. Jak ony szumlat i jak czerchotuć, jane zabudu na dołhy roky. Sława Jezusu Chrystu. Radyzmy was widzity na 39. Lemkiwskiej Watri Żdyny. A witajut was w Watrianu Subotu, konferansje Wiktoria, Anastasija i Emil Hojsaky. W ostatnim czasie odeszli do wieczności nasi przyjaciele. Stefan Hładyk, Stefan Dziamba, Jarosława Halyk, Paulo Stefaniwski. Szanujmy chwilą tyszy ich pamięć. Dziękujemy. Prosimy na scenę zastępnika chałowy objednania Lemkiw, pana Stefana Kłapyka. Wysoko prawoswiaszczenny ta prawoswiaszczenny Władyky, wszechczesne oczy, dostojna lemkiwska gromado, dostojni goście. W imieniu organizatorów witam was wszystkich na naszej 39. Lemkiwskiej Watry w Żdyny. Duże serdecznie witaję archiepiskopa Paisija, ordynaria Перемисько-Горлицької єпархії Православної Церкви в Польщі. Вітаю вас, Владико. Дуже сердечно вітаю нашого єпископа Володимира Ющака, ординарія Вроцлавсько-Кошалінської єпархії Української Греко-Католицької Церкви в Польщі. Вітаємо, Владико. Дуже сердечно вітаю єпископа Аркадія Троханівського, ординарія Ольштинсько-Гданської єпархії Української греко-католицької церкви. Вітаю вас, Владико. Бардзо сердечно вітам посланку на Сейм Рзеczypospolitej Polskiej, панію посланку Уршулу Новогірську. Вітаємо, панію. Bardzo serdecznie witam Wiaczesława Wojnarowskiego, generalnego konsula Ukrainy w Krakowie. Witajemy was. Miło mi jest przywitać również panią Barbarę Imiołczyk, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Witamy panią. Serdecznie witam panią Jadwigę Wójtowicz, radną Sejmiku Województwa Małopolskiego. Witamy panią radną. Miło jest nam gościć dzisiaj na naszym święcie pana Jana Kosiorowskiego, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Witamy panie dyrektorze. Bardzo serdecznie witam pana Krzysztofa Durka, doradcę wojewody małopolskiego. Witamy pana. Miło mi jest również powitać panią Marię Gubała, starostę powiatu gorlickiego. Witamy panią starostynię. Witam serdecznie Witolda Kochana, przewodniczącego Rady Powiatu Gorlickiego. Bardzo serdecznie witam pana Leszka Zegznę, radnego miasta Nowy Sącz, byłego wicemarszałka województwa małopolskiego. Witamy pana. Panie marszałku. Jest mi bardzo miło powitać gospodarza tej ziemi, pana Zbigniewa
Ludwina, wójta gminy Uście Gorlickie. Witamy, panie wójcie. Cieszę się, że jest z nami i również bardzo serdecznie witam pana Karola Górskiego, wójta gminy Ropa. Witamy pana wójta. Jest dzisiaj z nami również pan Jan Przybylski, wójt gminy Gorlice. Witamy pana wójta. Bardzo serdecznie witam panią Jolantę Dobek, przewodniczącą Rady Gminy Uście Gorlickie. Witamy panią. Jest mi miło powitać również pana Bogusława Łukaszyka, przewodniczącego Rady Gminy Ropa. Witamy pana. Bardzo serdecznie witam pana Łukasza Bałajewicza, zastępcę burmistrza miasta Gorlice. Witamy pana. Cieszę się, że są z nami również pan Konrad Barczyk, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gorlice. Witam pana. Oraz pan Piotr Wojtas, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie. Witamy pana. Bardzo serdecznie witam pana Sławomira Dobka, kierownika posterunku policji w Uściu Gorlickim. Witamy pana. Serdecznie witam również pana Piotra Morocha, pełnomocnika starosty gorlickiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Witam pana serdecznie. Witam wszystkich pozostałych przedstawicieli służb mundurowych obecnych na naszym święcie. A duże serdeczno witaju pana Mirosława Skirku, hołowu objednania Ukraińców w Polsce. Bardzo nam przyjemno przywitać pana Iwana Krynickiego, zasnownika i fundatora Lemkiwskiej Świtnej Fundacji. Witajemy pana was, panie Waniu. Witam dziś panią Mirosławę Kopysniańską, przedstawiciela łemkowskich organizacji w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Witamy panią serdecznie. Szczególnie serdecznie witam długoletniego wójta gminy Uście Gorlickie, pana Dymitra Rydzanicza. Witam i witam ciebie, bo ty jest mi, ty jest nasz. Witam wszystkich państwa zaproszonych, przybyłych na nasze święto i przepraszam, że jeśli bez złej woli kogoś pominąłem, to bardzo za to przepraszam. Dziękuję, że państwo przybyli. Jeżeli państwo pozwolą, to teraz skieruję do państwa kilka słów w imieniu organizatorów. Wysoko preoswiaszczenny i preoswiaszczenny Władyk, wszeczesny Otci, szanowni państwo parlamentarzyści, dostojny przedstawnik dzierżaw, drodzy samorządowcy, dostojni goście, dostojny przedstawnik gromadziańskich organizacji, dostojna gromado. Jeszcze raz w imieniu organizatorów witam was ze szczerego serca na 39. Lemkiwskiej Watry w Żdyni. Szanowni państwo, Żdynia dzisiaj płacze, ale płacze z wielkiej radości, że choć w ograniczonym wymiarze, to jednak udało się zorganizować święto łemkowskiej kultury. Żdynia cieszy się, że znowu może hostyty was rozsijanych po ciłym świcie do rochy Lemkę. Żdynia cieszy się, że w swoich gościnnych progach znów może przyjmować zaproszonych gości. Tą radość widać na obliczach tu zgromadzonych, ale wydaje się, że i ptaki jakoś radośnie śpiewają i drzewa są bardzo zielone. Czas epidemii uświadomił nam bowiem wszystkim, jak wielkie znaczenie dla rozwoju człowieka ma możliwość bezpośredniego spotkania, wygłoszenia żywego słowa, zaśpiewania ulubionej piosenki czy pieśni religijnej. Ten czas zmusił nas do zastanowienia się, głębokiej refleksji, jaką wielką wartością jest samo życie ludzkie, jak należałoby i trzeba zadbać o swoich bliskich, bo czasem można się nawet nie zdążyć z nimi pożegnać.
Ten czas uświadomił nam również, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma szeroko rozumiana kultura, jakie spustoszenie i wyjałowienie w świadomości ludzkiej powoduje brak możliwości wysłuchania koncertu, Słowa Bożego, wykładu naukowego czy udziału w wydarzeniu sportowym. Ten czas wymusza na ludziach poszukiwanie odpowiedzi, jak trzeba się zachować, żeby mogła przetrwać nie tylko jednostka, ale i cała populacja. Wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach rządzących w podejmowaniu trudnych decyzji, jakie przyjąć rozwiązania i metody działania, żeby skutecznie powstrzymać rozwój pandemii, żebyśmy się znów mogli spotykać, odwiedzać, wyjeżdżać na wakacje, żeby szpitale nie budziły w nas grozy. Szanowni Państwo, Lemkiwska Watra to święto naszej kultury, na które przyjeżdżają do Zdyni Łemkowie z różnych stron świata. Pogmatwane losy historii sprawiły, że najmniej moich rodaków żyje dzisiaj na rodzinnej ziemi, ale wszędzie tam, gdzie obecnie mieszkają, swoją postawą moralną, zaangażowaniem w życie publiczne sprawiają, że są szanowanymi obywatelami i znajdują uznanie w lokalnej społeczności. Tak jest w Polsce, na Ukrainie, ale również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i krajach Europy Zachodniej. Łemkowie to historyczni Rusini, którzy od zarania dziejów byli i są mieszkańcami tych terenów, które dzisiaj nazywamy Łemkowszczyzną. Świadczą o tym udokumentowane źródła aktów lokacyjnych naszych miejscowości i przysługujące im z tego tytułu prawa i obowiązki. Mam na myśli w większości przypadków wiek XIV, co nie oznacza, że nasi przodkowie nie zamieszkiwali tych terenów wcześniej. Potwierdzają to również źródła historyczne. Chcę stanowczo podkreślić, że Rusini przyjęli chrześcijaństwo od Rusi Kijowskiej, której stolicą był Kijów. Obecnie Łemkowie uczęszczają zarówno do cerkwi prawosławnej, jak i grekokatolickiej. Bardzo jesteśmy dumni z wartości przekazywanych przez Łemków z pokolenia na pokolenie, a najważniejsze z nich to głęboka wiara w Boga, pracowitość, uczciwość, honor, życzliwość, szacunek dla najbliższych sąsiadów i innych narodów. Obce jest nam również uczucie nienawiści, pomimo krzywd, których doznaliśmy. Upór obowiązuje hasło umiesz liczyć, licz na siebie. Jesteśmy też dumni z dokonań, sukcesów i postawy moralnej naszych przodków, a świadczą o tym wybudowane cerkwie, w których się modlimy, nasza besida, której używamy na co dzień, zachowanie i postawa w przełomowych momentach historycznych. Taką jest chociażby obrona wspólnie z Polakami Polski przed Szwedami. To miało miejsce w Gorlicach. Obrona przez Rusinów dóbr rodziny Stadnickich w Nawojowej podczas rebelii chłopskiej, na której czele stanął Jakub Szela. Ofiary poniesione podczas I i II wojny światowej. Udział w życiu publicznym. Łemkowie zawsze brali w nim udział i byli poważani za swój rozsądek. Brak awanturnictwa, skromność i honor. Procentowało to na przykład wyborem na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Emiliana Czerniańskiego, czy w naszych czasach pozycja wśród chirurgów polskich profesora Jana Królewskiego. Nawet negatywne postacie pokroju generała Ostapa Stecy, który był mózgiem planu operacyjnego złowrogiej akcji Wisła, bledną wobec postawy moralnej naszych duchownych obydwu wyznań. Mam na myśli chociażby ojca Mitrata Stefana Dziubinę z Gładyszowa, czy arcybiskupa Adama, rodem z Florynki i wielu, wielu innych. Także postawa moralna, dokonania, mądrość życiowa i osobowość Michała Kowalskiego, Piotra Szafrana, Stefana Dziamby, Piotra Czuchty, Teodora Gocza, Stefana Chładyka, Lewka Gala, Jana Krynickiego, Wasyla Szlanty, czy Edmunda Bałuki, Łemka spod Krosna, który w 1970 roku kierował strajkiem Stoczni Szczecińskiej. To tylko, proszę Państwa, przykłady. Szanowni Państwo, drogi Łemku. Watra dzisiaj to czas spotkań wszystkich łemkowskich pokoleń, ale przede wszystkim to święto ludzi młodych. Chcę bardzo mocno podkreślić, że Lemkiwska Watra to nade wszystko wielkie wydarzenie kulturalne, na które zapraszamy swoich sąsiadów i przyjaciół, ale również pisarzy, dziennikarzy i naukowców,
polityków różnych opcji i samorządowców, przedstawicieli służb mundurowych, sanitarnych i organizacji społeczno-kulturalnych, gości krajowych i zagranicznych. Uważamy, że taka forma budowania dobrosąsiedzkich stosunków i relacji międzyludzkich jest nam wszystkim bardzo potrzebna. Kultura bowiem łagodzi obyczaje, ale również sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na potrzeby drugiego człowieka. Pamiętajmy bowiem, że pokój nie jest nam podarowany raz na zawsze. Uczyńmy zatem wszystko, co możemy, żebyśmy żyli w zgodzie i pokoju. Wielu spośród nas z wielkim zaangażowaniem pracowało bądź pracuje na rzecz rozwoju naszej kultury, wnosząc tym samym wymierny wkład do kultury polskiej i kultury światowej. Wśród nich są założyciele łemkowskich zespołów, muzeów, uznani artyści, poeci, wykładowcy akademicy, ale również lekarze i sędziowie czy adwokaci. Do nich chociażby należą Jarosław Polański, Bohdan Ihor Antonycz, Epifaniusz Drobniak, Andy Warhol, Jakub Dudra, ale również Wiktoria Hojsak, Jarosław Trochanowski, Władysław Graban, Mirosław Bogoń, Roman Korbycz czy Julia Doszna, a także profesorowie Andrzej Ksenicz, Bohdan Halczak, Rościsław Żerelik i wielu, wielu innych. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, ale nie popadamy w hura optymizm i bałwochwalstwo. W swoich działaniach kierujemy się rozsądkiem i rozwagą. Jeżeli podejmujemy tematy trudne i czasem kontrowersyjne, to nie dlatego, żeby bić pianę, lecz staramy się obiektywnie przedstawiać nasz punkt widzenia, merytorycznie udowodnić i przekonać partnerów, dlaczego jest to dla nas ważne. Uważamy bowiem, że tylko w ten sposób można rozwiązywać wszystkie trudne problemy, które nawarstwiały się przez lata. Szereg z nich już udało się pozytywnie załatwić, ale są też takie, które nadal czekają w kolejce. Od wielu lat blisko współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami. Są w tym gronie lokalne stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach, Galeria Sztuki Współczesnej w Legnicy, Hufiec ZHP w Gorlicach, Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury, parafie czy stadnienia koni huculskich w Regetowie. Utrzymujemy bliskie relacje z góralami polskimi i pogórzanami. Uważamy bowiem, że należy prezentować bogate dziedzictwo kulturowe naszego pogranicza. Zapraszamy na Watrę do Gdyni zespoły polskie, ponieważ sami również jesteśmy zapraszani. Wielką wartością dla nas jest głęboka wiara w Boga. Powiedzenie, że wiara czyni cuda, nie jest pustym sloganem. To działa. Mi również dane było doświadczyć miłosierdzia Bożego. Wysoko preoswiaszczenny i preoswiaszczenny Władyki, Kir Paisiju, Kir Wołodymire, Kir Arkadiu, Seczesne Otci. Dziękujemy wam za waszą codzienną modlitwę, za wasze słowa wypowiedziane do nas na Światie Hori Jawir, za moralne wskazówki i duchową opiekę, za to, że jesteś z nami na dobre i na złe. Wielki wam Boże zapłat za wszystko, co dla nas robite. Droga Lemkiwska Gromado, proszę was, pamiętajcie wse o swoich korzeniach, bo to ta pamięć jest świadectwem naszej głębokiej wiry i przywiązania do rodnej ziemi. W ten sposób wskazujemy ci, żeśmy nie zahynuli, że dbamy o swoje i szanujemy cudze, że wypełniamy wolę naszych przodków. Największą radość i powód do dumy mojemu pokoleniu i starszym sprawia fakt, że przygotowaniem i prowadzeniem całej imprezy zajmują się ludzie młodzi. To oni przygotowują dzisiaj program sceniczny, panele dyskusyjne, odpowiadają za bezpieczeństwo i logistykę, podejmują nowe wyzwania i realizują je z wielkim zaangażowaniem. Kierują też naszą organizacją. To nasz powód do dumy. To mobilizuje nas wszystkich do wytężonej pracy i aktywnego działania. Dziękuję wam z miłego serca za waszą pracę dla dobra naszej gromady. Szanowni Państwo,
Chcę stanowczo podkreślić, że społeczność łemkowska nie jest podzielona, jak to niektórzy uważają lub chcieliby, żeby tak było. Pomimo usilnych starań i zaangażowania dużych środków, nie uda się siłom zewnętrznym doprowadzić do skłócenia i utrwalenia podziałów między nami. Możemy mieć różne poglądy na niektóre sprawy, ale jestem o tym święcie przekonany, iż sami sobie z nimi poradzimy bez życzliwych doradców i opiekunów. Bardzo ważną sprawą dla nas są relacje polsko-ukraińskie. Największa grupa Łemków musiała opuścić swoje ziemie i została przymusowo wywieziona na tereny obecnego państwa ukraińskiego. Stąd też najwięcej Łemków mieszka obecnie na Ukrainie. Trudne kwestie w stosunkach polsko-ukraińskich powinny i muszą być rozwiązywane na zasadzie wzajemnego zrozumienia, wybaczenia i pojednania. To bardzo trudny proces, ale on cały czas trwa. Wzajemne relacje pomiędzy zwykłymi ludźmi, Polakami i Ukraińcami, dają gwarancję, że wrogość ustępuje na rzecz wzajemnej sympatii oraz szacunku. Ważne jest również, aby stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Ukrainą wzmacniały ten proces pojednania. Dziękuję władzom Polski za wsparcie młodego państwa ukraińskiego w jakże trudnym procesie budowania swojej niezależności, walczącego w obronie nie tylko swojego terytorium, ale też naszej wolności. Dziękuję stronie ukraińskiej za docenienie zaangażowania Łemków w rozwój kultury oraz demokracji na Ukrainie. Nasi rodacy wnosili i wnoszą niepodważalny wkład w rozwój państwa ukraińskiego i to nas cieszy. Dziękuję wszystkim instytucjom państwowym i władzom samorządowym różnych szczebli, województwa małopolskiego, powiatu gorlickiego, wszystkich gmin, z którymi współpracujemy, Ropie, Gorlicą, Sękowej, Dukli, a także miastu Gorlice, za wsparcie finansowe i moralne, za zrozumienie naszych potrzeb, za okazywaną pomoc i życzliwość. Szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę władz gminy Uście Gorlickie. Szanowny panie wójcie, drogi Zbyszku, na co dzień zarządzasz gminą, w której mieszka najwięcej Łemków w województwie małopolskim. Dziękuję ci za to, że kontynuujesz współpracę z nami na takim poziomie, jak czynił to twój poprzednik wójt Dymitr Rydzanicz. Dziękuję ci, że dbasz o to, aby nie było podziału na my, wy, bo Łemkoszczyzna, Małopolska, powiat czy gmina to nasze wspólne dobro, o które musimy razem dbać. Dziękuję ci również za to, że w naszych bezpośrednich relacjach, podobnie jak to było za twojego poprzednika, twoje pytanie zawsze brzmi, jak możemy wam pomóc? Słowa podziękowania kieruję również do Rady Gminy Uście Gorlickie oraz do wszystkich twoich współpracowników za ich profesjonalizm i życzliwość. W imieniu organizatorów dziękuję też wszystkim sponsorom, którzy wspierali i wspierają nas w różnych przedsięwzięciach, a szczególnie cenna jest ich pomoc finansowa i rzeczowa przy organizowaniu Łemkowskiej Watry. Kończąc, dziękuję państwu za przybycie na nasze święto. Życzę wszystkim samych miłych wspomnień z krótkiego pobytu w Zdyni. Wierzę, że wrócą państwo do nas za rok na jubileuszową 40. Watrę. Jestem przekonany, że już nie będzie obostrzeń i na naszym święcie będzie nas dużo, dużo więcej. A wam, drogi Watriane, życzę, żebyście się czuli w nas tak jak w sobie doma, dobry bawili i wse rado wertali w nasze rodne góry. Dziękuję i dziękuję za uwagę. A teraz oddaję głos panu Zbigniewowi Ludwinowi, wójtowi i gospodarzowi gminy Uście Gorlickie. Proszę szanownego pana wójta. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. W imieniu władz samorządowych gminy Uście Gorlickie oraz swoim własnym witam serdecznie wszystkich państwa na 39. Święcie Kultury Łemkowskiej Łemkowska Watra 2021. Święcie drugi rok z rzędu trochę innym niż zwykle, bo sytuacja światowej pandemii i związane z nią ograniczenia wymusiły na organizatorach warunki, które należało wypełnić dla bezpieczeństwa zdrowotnego jej uczestników. Tym samym część z was,
którzy pragnęli fizycznie uczestniczyć w imprezie, po raz kolejny w piękne pejzaże Łemkowszczyzny będzie zmuszona przenieść się poprzez świat wirtualny. Ale jestem głęboko przekonany, że poprzez łącza telewizyjne i internetowe również będzie można poczuć ducha Watry. Z tą różnicą, że rozpalenie tradycyjnego ognia, słuchanie pięknej muzyki i oglądanie znanych sobie miejsc odbywać się będzie trochę inaczej niż zwykle z perspektywy własnego swojego domu. Szanowni uczestnicy Watry 2021, Łemkowska Watra, zgodnie z założeniem jej organizacji, to przede wszystkim wielkie święto Łemków. Czas, kiedy mogą oni wyrazić swoją dumę z tożsamości, zaprezentować swoją oryginalną kulturę, tradycję i język. To również czas wzajemnego dialogu międzykulturowego o wymiarze transgranicznym. Myślę, że podobnie jak w roku poprzednim, chociaż formuła Watry jest niecodzienna i wymuszona obiektywnymi warunkami, wypełni ona w 100% zakładane dla niej cele, a przy tym wprowadzi na stałe do swojej formuły nowe możliwości przekazu myśli, słowa, tradycji i kultury. Ognisko Watry, które zostało dzisiaj rozpalone, niech przetrwa w naszych sercach aż do następnego roku, kiedy mam nadzieję w 100% powróci do Zdyni tradycyjna forma łemkowskiej Watry. Być może opatrzność tak pokierowała naszym życiem, że po tych 2 latach przerwy i tęsknoty przyszły rok będzie szczególnym we wspólnych relacjach i spotkaniach na ziemi przodków. Być może ze zdwojoną siłą i prawdziwym sentymentem wybrzmią słowa wiersza Władysława Grabana. Ja ciągle kocham bukowe lasy, maszty jodeł rozparte w szklanej kuli nieba. Chodzę pośród kretowisk ludzkich, podnoszę zdeptane barwinki. Ten niebieskooki kwiatek niemowlęciem wyrasta z mogiły pradziadów. W imieniu władz samorządowych pragnę bardzo serdecznie podziękować Zjednoczeniu Łemków organizatorowi Watry za zaproszenie na tegoroczną imprezę. Podziękowania kieruję również do tych wszystkich, którzy nie będą widoczni na łączach, ale swoją mrówczą pracą i bezinteresownym zaangażowaniem przyczynili się do organizacji tej szczególnej w swojej formie Watry. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję, życząc pogody ducha i samych miłych wrażeń, a także zadumy i refleksji. Do zobaczenia za rok na 40. Łemkowskiej Watrze roku 2022. Mam nadzieję, że już w Zdyni bez niszczycielskiego koronawirusa. Dziękuję Kraśni i wszystko ho dobrocho. Dziękujemy serdecznie. Prosim o na scenę wysokopreoswiaszczeniszego archiepiskopa Paisia, ordynaria Peremyjsko-Horleckiej Eparchii Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy. A także preoswiaszczennego Władyku Arkadia Trochanowskiego, Eparcha Olsztyńsko-Gdańskiego, Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Sława Jezusu Chrystu, Preoświeszczenny Władyki, przedstawiciele, a przede wszystkim Ekscelencjo Panie Poseł, Ekscelencjo Panie Konsulu, przedstawiciele władz administracji państwowej i samorządowej, panie dyrektorze lasów państwowych, przedstawiciele służb mundurowych wszystkich rodzajów, drogi bracie i sestry, drogi watryane, drogi hołowo. Przed tym, jak zebrałyśmy się tu na Watry,
i cerkow prawosławna, i cerkow grekokatolicka woznesły swoją modlitwę na Świętej Góry Jawir. My w dzień świętych pierwowerchownych apostolów Petra i Pawła, wy, Władyki, wczera. Modlitwa woznosiła się za nas wszystkich. Modlitwa o mir, o spokój, o lubow i o zdrowie. Zdrowie, pro które w tym osobliwym czasie trzeba nam osobliwo dbać. Osobliwo dbać trzeba pro zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim, moi drogi, trzeba nam dbać pro swoje zdrowie duchowe. I my, cerkwy, ja tu nie będę propowiadał propowiedzi nasze, możecie wysłuchać za rany w cerkwi, w Żdyni, czy tu na służbie, którą będą wozgłowlać wodyki na Watranom Upoli. Ale zwracam się do was, moi drogi, dbajcie pro zdrowie duchowe i zdrowie fizyczne. Daj Boże miru i Bożego błogosławienia wam wszystkim, waszym rodzinom i dla całego świata, żebyśmy, tak jak poczuliśmy ze słów pana wójta, szczęśliwo doczekali tej jubilejnej sorokowej watry. Czas prochodzić skoreńko. Wy, pane Głowo, zgadali z tych dneska wielkich lemków, serych kotrych i był nasz błażenno poczywszy Władyka Archiepiskop Adam. To wże piąte rokowiny budą 24 tego miesiąca, jak nie jest z nami Władyki. Nie jego znamy fizyczno, tak jak i drugich wielkich lemków, ale duchowo, to te ludzie za nas woznosiać modlitwę. Ciężko nam było, kiedy nie mogliśmy się zebrać rok temu na watry. Ale ich modlitwy dopomogły dneska zebrać się nam. I ich modlitwy dopomogą nam zebrać się za rok na watry i prosławić to wielkie świato lemkiwskiej kultury. Daj Boże, w zdrowiu i w spokoju przeżywać świato tegoryczne i doczekać za rok wielkiego świata lemkiwskiej kultury, sorokowej lemkiwskiej watry. Pozdrawiamy was wszystkich. Spasy Gospody. Слава Ісусу Христу! Просвященіший Владико Паїсію, просвященіший Владико Володимире, всечесніші отці, дорога лемківська громадо, дорога лемківська родино. На початку хотів би барс подякувати об'єднанню лемків, що піднялося того великого труду організації ватри в тих трудних часах. Знаємо, як барс важна є ватра для кожного з нас, хто приїжджає на ту лемківську землю. Бо ватра нас учить. Ватра є для нас таким домом, бо ми тут всі спотикаємо, як єдна велика родина. І об'єднання лемків підняло той труд, щоб ватра не пропала, щоб вона була, щоб той вогонь лемківської ватри горів в наших серцях, щоб ми пам'ятали і повертали тут, на ту лемківську землю. Дякую ті ж за то, що мали в собі відвагу в різний спосіб, але підняли то труд, щоб то та наша лемківська родина туся спіткала на тій лемківській землі. Для кожного з нас, хто приїжджав в тоті сторони, то видить, що кожне місце припомина нам, що ту мешкали, але і мешкають, і будуть мешкати наші люди. За кожним приїздом ми тіж хочемо допомагати, хочемо бути разом з тими лемками, котрі тут мешкають на Лемковині. Помагаємо добрим словом, нашим бесідом, помагаємо нашими молитвами.
ale też chcemy pamiętać o tym wszystkim, co tu było, żeby nikoli to zło nie powtórzyło się, żeby na tej ziemi była zgoda, była lubow. I tak jak wczymy, żeby w naszych sercach były dwie zapowiedzi lubowy, żebyśmy lubili Boga i bliźniego swego jak sebe samego. A to gneski jest nam bars potrzebne, żebyśmy wmili sebe szanowaty. Każdy z nas jest różny. Możemy się różnić poglądami, ale dumam, że lemkiuska zemla, lemkiuska kultura i lubow do tej zemli nas łączy, nas jednaje. I na pewno jest czymś dobrym, kiedy my możemy tu jak rodzina spotkać się, pobesidować, też pogwarzyć o tych naszych wspólnych sprawach i wspólnie wyrzeszyć, jaka ma być to ta nasza majbutność. A ona ma być przede wszystkim napełniona dobrom, żebyśmy to dobro też przywozili tu, ale i odtal wywozili, żebyśmy wzajemno sobie podtrzymywali i żebyśmy pamiętali o tym, żeby wzajemno sobie szanować. Bo myśmy ludy tej zemli, z tego korienia się wywodzimy i trzeba nam tu zemlę szanować i sobie wzajemno szanować. Wszystkim, którzy przyjechali na Watru, życzę dobrego odpoczynku, życzę dobrej, przyjemnej zabawy, harnego śpiewania, dobrej besidy, dobrego słowa i żeby to wohoń Watry zawesty wsiady tam, gdzie się rozjechamy i żeby za rik przyjechało nas wece, żebyśmy z sobą przywezli może jedną, dwie, pięć, dziesięć osób wece, żebyśmy chcieli przyjeżdżać w to te chory, bo lemki zapraszają, bo lemki są bardzo stynny, a swoją pracą miód pokazać, że żadne choroby, żadne przeszkody nie stoją na przeszkodzie, żeby zrobić Watru. I dlatego też wszystkich zapraszam, a objednaniu bardzo dziękuję, że to ogień podtrzymują w naszych sercach, że chcą, żeby win gorił i żebyśmy mieli tu przyjeżdżać i zachopluwali się tą lemkiuską zemlą. Swoje witania przedaję tak samo wszystkim organizatorom i uczestnikom lemkiuskiej Watry, metropolit Eugen Popowicz, metropolit Peremyśko-Warszawski, jaki nie mógł dojechać z ogladu na stan zdrowia, ale witam wszystkich uczestników i tiszyć się tymi, którzy przyjechali. Zapraszam też wszystkich w niedzielu zaran na służbę Bożą, tu do kaplicy przed Watrianym polom na godzinę 10. A wszystkim jeszcze raz życzę dobrej zabawy i żeby nie zabyty. Peredaju też witania wit bagiennych lemkiu z Warmii i Mazur. Sława Jezusu Chrystu! Dziękujemy. Dziękujemy władykom za głębokie słowa, które nam dają nadzieję. Prosimy o zabranie głosu panią Urszulę Nowogórską, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a także pana Wiaczesława Wojnarowskiego, generalnego konsula Ukrainy w Krakowie, oraz panią Barbarę Imiałczyk, przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Ekscelencje, eminencje, zacni goście, wszyscy według pełnionych funkcji i godności, drodzy organizatorzy, gospodarze, drodzy konferencjerzy, wszyscy zacni i kochani, którzy tutaj dzisiaj się znajdują na tym wspaniałym święcie po raz 39. 39 raz, a mimo to za każdym razem inaczej. Inaczej, ale miejmy nadzieję, że ta jubileuszowa Watra, która będzie w przyszłym roku, będzie taką rekompensatą tych wszystkich niewygód i niedogodności, które w tych ostatnich, szczególnie dwóch latach się zdarzyły. Tego wam z całego serca życzę. Chciałam powiedzieć, że Watra, czyli ognisko,
Kiedy sięgniemy do czasów bardzo wczesnych i poszukamy korzeni ludzkich, w ogóle życia na ziemi, to wiemy, że ogień zawsze niósł ciepło, bezpieczeństwo, ogień zawsze jednoczył. I bardzo się cieszę, że ta jedność, ta dobra atmosfera również i tutaj dzisiaj w Zdyni jest bardzo mocno wyczuwalna. Kiedy byliśmy tam na miejscu upamiętniającym, kiedy dzwoniliśmy dzwonem pamięci, dzwonem pokoju, tak sobie zdałam sprawę z tego, że ten głos tego dzwonu rozchodzi się po pięknych terenach, po pięknych górach, po lasach i dociera do serc ludzkich. I w tych sercach ten dzwon, ten dźwięk niech zostanie jak najdłużej, bo zawsze w swoich losach ludzkich, w swoich ścieżkach życiowych ludzie przeżywają różne trudności. Czasem mają bardzo pod górę, czasem idą drogami kamienistymi, ale zawsze na tych drogach znajdują dobrych, życzliwych ludzi. Znajdują takich ludzi, którzy poszukują i Boga, i miłości bliźniego. I to jest chyba najważniejsze. Wielkie przywiązanie do tradycji, wielkie przywiązanie do kultury to jest wielki dar. To jest tożsamość, którą należy dzielić się z tymi, którzy przyjdą po nas. To jest wielki dar, o którym należy bardzo głośno mówić i który należy bardzo mocno doceniać. I spotykając się właśnie tutaj, w tym miejscu, chyba właśnie ten pokój, ta jedność, poszukiwanie jest chyba najbardziej widoczne. Chciałam powiedzieć, że jako przedstawiciel Parlamentu Polskiego dobra atmosfera dialogu ponadkulturowego i ponadmiędzynarodowego jest bardzo ważna. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy zmagamy się i z pandemią, i z różnymi problemami gospodarczymi, ten dialog powinien nas uczyć i powinien pozwalać wyciągać nam wnioski. Powinien dawać możliwość dbania i kultywowania tego, co jest cenne, piękne i wartościowe. I tego z całego serca w imieniu swoim i w imieniu całego Parlamentu Polskiego bardzo wam życzę. Życzę tego, aby to święto było dla was takim miejscem, które da wam energię, które pozwoli wam przyjechać tutaj znowu w przyszłym roku i w tym jubileuszowym wydaniu Watry spotkać tutaj i świętować całym sercem i pokazywać, jak piękna jest kultura łemkowska, jak piękne są korzenie i jak piękny jest dialog międzykulturowy i międzynarodowy. Wszystkiego dobrego, dobrego świętowania, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Wasi preosvященства, всечесні отці, високоповажна пані депутат, очільники і об'єднання українців в Польщі, об'єднання лемків Польщі, очільники і представники органів виконавчої влади і самоврядування, Малопольського воєводства, повіту, гмін. Я щиро дякую за запрошення на 39-ту Лемківську ватру. Для мене це надзвичайний день. Після багатьох років я зміг повернутися на Лемківську ватру і отримати можливість спільно з вами молитись, спільно з вами радіти. Багато років тому спільно з попереднім головою об'єднання лемків світлої пам'яті Штефаном Гладиком, світлої пам'яті поетом Лубківським Романом Мар'яновичем, а також спільно з тодішнім надзвичайним і повноважним послом України в Польщі Дмитром Павличком, відомим поетом, ми не тільки брали участь в попередніх ватрах наприкінці 90-х років, а також на початку 2000-х, але також мали можливість долучитись до проєкту створення кімнати музею Ігора Богдана Антонича в Горлицях. І сьогодні, перебуваючи на цьому святі, оті позитивні моменти, вони додають натхнення. Користуючись цією нагодою, я також хотів сказати кілька слів про те, про що, можливо, ми забуваємо в своєму повсякденному житті. Про те, що Лемківська ватра є певним символом незнищальності української ідентичності, є також дуже важливим символом
оскільки вона відбувається за підтримки Республіки Польща, країни-члена ЄС, підтримки України. України, яка в цей непростий час надалі змушена боротись за свій суверенітет і національну ідентичність і територіальну цілісність. І, напевно, ці історичні паралелі дуже важливі, тому що коли ми з вами молились біля меморіалу пам'яті жертв операції «Вісла», кожен з нас розуміє, що ті зловісні людиноненависницькі ідеї, які спричинили операцію «Вісла», вони також і сьогодні є тими, які надихають і внаслідок яких гинуть кращі сини і доньки України. Я сам родом зі Львова, і дуже часто, коли я йду на Личаківський цвинтар у Львові, на тих нових могилах захисників України, я можу бачити прізвища польські, українські і типово лемківські українські прізвища. Ми всі розуміємо, що цей непростий час викликів сьогодення, він повинен надихнути нас на об'єднання і спільність для побудови єдиної мирної Європи. І на завершення свого виступу дозвольте мені також зачитати привітальну адресу від надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Польща пана Андрія Дещиці. Вельмишановна українська лемківська громада, з нагоди свята лемківської культури «Лемківська ватра» у Ждині, яке відбувається вже 39-й рік поспіль, прийміть мої найщиріші вітання та слова вдячності за запрошення на цю важливу в житті лемківської громади подію. Високо ціную та поважаю діяльність об'єднання лемків і усієї лемківської громади, завдяки яким щороку ми маємо приємну нагоду стати учасниками однієї з найбільших масштабних культурних подій у Польщі, яка єднає у захоплюючому вирі незабутніх вражень справжніх поціновувачів унікальної лемківської культури і традицій. Лемківська ватра – це завжди щось надзвичайне. Це рідні нам лемківські співи і танці. Це місце духовного і творчого сплетіння різних поколінь, які ніколи не поривають з батьківською землею. Користуючись цією нагодою, хочу побажати усім артистам і учасникам свята лемківської культури 39-ї Лемківської ватри успішних виступів, творчого натхнення і незабутніх вражень, а великій лемківській родині – злагоди, добробуту і процвітання. Адже завдяки саме вам українська лемківська культура щороку стає дедалі яскравішою. З повагою, Андрій Дещиця. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу! Дякуємо сердечно. Щиро сердечно дякуємо. Просимо на сцену панią Jadwigę Wójtowicz, radną Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz pana Krzysztofa Durka, doradcę województwa małopolskiego. Przepraszam, doradcę wojewody małopolskiego. Pozrite się, jak po tych kras słowach naszych hosty, jak watra się rozhoriła, jak idę ogień do nieba. Prosimy. Wasze eminencje, pani poseł, państwo samorządowcy, a przede wszystkim wszyscy zgromadzeni na Łemkowskiej Watrze. W imieniu swoim chciałam przede wszystkim podziękować za zaproszenie, za to, że mogę być dzisiaj tutaj z państwem. I również chciałam podziękować za ten rok, właściwie ponad rok dobrej współpracy w tym czasie bardzo trudnym, kiedy wszyscy musieliśmy odnaleźć się w tych nowych realiach. Proszę mi pozwolić, że wyrażę tutaj swoje przekonanie, że poczucie wspólnoty, życzliwość, solidarność, nie ma granic, nie ma narodowości i właśnie te nadrzędne wartości pomogą nam wyjść z tej pandemii i cieszyć się tym popandemicznym czasie. A teraz, proszę państwa, w
Chciałam odczytać list, który skierował marszałek województwa małopolskiego, który również dziękuję za zaproszenie. Nie mógł być dzisiaj z nami, ale prosił, żeby go reprezentować. Jak również złożyłam w imieniu marszałka tą wiązankę w miejscu pamięci. Szanowni Państwo, uczestnicy 39. Łemkowskiej Watry. Szanowni Państwo, uczestnicy Święta Kultury Łemkowskiej. Dziękuję za zaproszenie na 39. Łemkowską Watrę w Zdyni, organizowaną przez Zjednoczenie Łemków w Gorlicach. Cieszę się, że samorząd województwa mógł włączyć się w realizację tego zadania i żałuję, że nie mogę osobiście spotkać się dzisiaj z Państwem podczas tego wyjątkowego święta, które łączy pokolenia i buduje relacje międzyludzkie. Łemkowska Watra stanowi trwały i ważny punkt kalendarza imprez kulturalnych naszego regionu, będąc nie tylko miejscem wspólnej zabawy, lecz także okazją do inspirujących spotkań, dyskusji oraz dialogu międzykulturowego o wymiarze transgranicznym. To z jednej strony święto pełne radości, dzięki któremu możemy poznać współczesną aktywność łemkowskiej kultury, z drugiej zaś to spotkanie z historią Łemków, integrujące rozsianej po całej Polsce i po świecie potomków akcji Wisła, dla których domem były tereny leżące dzisiaj w województwie małopolskim. Chcę podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które włączą się w przygotowanie tego wydarzenia. Dziękuję Państwu za to, że wzbogacone życie kulturalne naszego regionu, podtrzymując i przypominając tradycje artystyczne, które przez wieki wpływały na kształtowanie się naszej regionalnej kultury. Jestem przekonany, że różnorodność programu tegorocznej Łemkowskiej Watry da każdemu uczestnikowi, zarówno artystom, jak i widzom i słuchaczom, okazję do zabawy, radości, ale także pozwoli na chwilę zadumy i wzruszeń. Wierzę, że jak w czasie dotychczasowych edycji Watry, wszystkim Państwu będzie towarzyszyć poczucie, że tworzą szczególną wspólnotę, dla której kultura i tradycja są niezwykle silnym i ważnym, dającym siłę elementem jednoczącym. Życzę wszystkim Państwu niezapomnianych wspomnień, które staną się zachętą do przybycia na urokliwe polany Beskidu Niskiego na kolejną jubileuszową już 40. Łemkowską Watrę, w której mam nadzieję będzie mi dane uczestniczyć. Niech płomień Łemkowskiej Watry trwa w Państwa sercach aż do następnego roku. Z wyrazami szacunku podpisał marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Wielce szanowni gospodarze, wielce szanowni goście Łemkowskiej Watry. Pozwolę sobie odczytać list wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Szanowny pan Grzegorz Trochanowski, przewodniczący Prezydium Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków. Wyrażam szczerą wdzięczność za skierowane do mnie zaproszenie na Święto Kultury Łemkowskiej. Niestety, obiektywne przeszkody uniemożliwiają mi osobisty udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Tym niemniej proszę przyjąć moje dobre słowa i życzenia radosnego świętowania 39. Łemkowskiej Watry w Zdyni. Małopolska w swym bogactwie kulturowym nad wyraz mocno upiększa krajobraz naszego kraju. Przemierzając malownicze zakątki naszego województwa, możemy zachwycać się regionalnym dziedzictwem. W szczególny sposób czujemy to na Łemkowszczyźnie, w części Beskidu Sądeckiego i na krańcach Beskidu Niskiego. To tutaj właśnie, jak nigdzie indziej, w urokliwej Zdyni ujmuje nas dziś łemkowska kultura. Dane jest nam słyszeć piękno bogatego języka,
będącego jedną z odmian języka ukraińskiego z elementami polskiego, słowackiego, a nawet węgierskiego i rumuńskiego. W naszych uszach rozbrzmiewają wspaniałe śpiewy przy akompaniamencie kapeli złożonej ze skrzypiec, basów i cymbałów. Możemy też podziwiać oryginalne stroje ludowe i chyże, czyli tradycyjne drewniane chaty. To tu dotykamy niezwykłego dziedzictwa, które odzwierciedla cząstki folkloru Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski. Z okazji Łemkowskiej Watry, najważniejszego dla wszystkich Łemków święta, przekazuję serdeczne życzenia. Niech czas międzypokoleniowych i przyjacielskich spotkań umacnia waszą jedność i uchwala szlachetne tradycje. Z wyrazami szacunku, wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ciepłe słowa. Prosimy na scenę panią Marię Gubała, starostę powiatu gorlickiego, pana Łukasza Bałajewicza, zastępcę burmistrza miasta Gorlice, a także pana Mirosława Skirku, holowu objednania Ukraińców w Polsce. Dostojni i zacni goście, według godności urzędów i stanowisk. Szanowni Państwo, ziemia gorlicka wita i z szacunkiem przyjmuje gości Święta Kultury Łemkowskiej 39. Łemkowskiej Watry. Jako gospodarz powiatu gorlickiego witam Państwa dzisiaj w tym odświętnym pogórzańskim stroju. Z radością patrzę na te wzgórza z dyni, które dzisiaj może nie są zapełnione w 100%, ale zawsze przyjmują gości z wszystkich zakątków Polski i z różnych stron świata. Przyjmują tych gości po to, by dotknęli ziemi swoich ojców, by nasycili się powietrzem z rodzinnych stron, i żeby uczestniczyli po prostu w swoistym misterium jedności. Wszyscy mamy prawo do pamięci i tą pamięć musimy szanować i szanować ją innych. Aby można było czcić pamięć swoich przodków, aby można było odwiedzać miejsca historii każdego narodu i aby można było zachowywać bogactwo naszej kultury. Niezmiernie się cieszę, że po tym okresie pandemii możemy się tutaj dzisiaj wspólnie spotkać, usiąść koło siebie, rozmawiać, a potem myślę wspólnie śpiewać, a może i tańczyć. Szanowni Państwo, mieszkańcy ziemi gorlickiej, dla mieszkańców ziemi gorlickiej jest to równoczesne święto razem jak dla państwa Łemków. Ponieważ ziemia gorlicka była zamieszkiwana, czyli Łemkowie byli dawnymi i są naszymi współmieszkańcami. Dzieliliśmy wspólny los i zgodnie zamieszkiwaliśmy w sąsiedztwie. Myślę, że ta Łemkowska Watra to jest naszym wspólnym świętem. I razem dzisiaj będziemy śpiewać, tańczyć, wspominać w radości, w jedności wszystkie momenty, które do tej pory były tutaj omówione. Szanowni Państwo, chciałam w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować przede wszystkim organizatorom tego pięknego wydarzenia za kultywowanie i z taką determinacją
organizowanie tego wydarzenia. Ja ze swojej strony zapewniam wsparcie zawsze samorządu powiatowego. Wszystkim Państwu życzę, żeby te 3 dni spotkania przebiegały w atmosferze radości, przyjaźni, jedności, wymianie różnych wspomnień, wzruszeń, po prostu przepięknego przeżycia tych 3 dni. Życzę wszystkim Państwu dobra i pokoju. Szanowni Państwo, w imieniu burmistrza Rafała Kukli, swoim własnym, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Cieszymy się, że jak co roku miasto Gorlice może wspierać Zjednoczenie Łemków i wspólnie organizować to wydarzenie. Dziękuję również stowarzyszeniu, że wykonuje szereg innych czynności i inicjatyw na rzecz propagowania kultury łemkowskiej i wspólnie razem na terenie miasta możemy takie inicjatywy wspierać i tworzyć. Żeby nie przedłużać, bo myślę, że już tyle ciepłych słów zostało powiedzianych, a wszyscy są, myślę, nastawieni na dalsze tutaj atrakcje. Życzę wszystkim udanej zabawy, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do zobaczenia za rok. Dziękuję. Wysokoprawosławieni Włodyki, zaczesni Otci, szanowni Państwo przedstawiciele władzy, szanowni przedstawnicy objednania Lemkiu, w imieniu objednania Ukraińców w Polsce, chcę Wam przede wszystkim pogratulować tego, що ватра 39-та відбувається, бо це великий успіх. Після того, що ми пережили через ці 2 роки пандемії, те, що вам вдалося, це колосальний успіх і це свідоцтво про те, що ми переможемо всі ті лиха, які нас зустрічають. Єстежми на землі Лемковській, яка от завжди була землю спільною. Tu są krzyże pisane cyrylicą i tu są krzyże pisane językiem polskim. Ta ziemia była wspólnym dziedzictwem, ta kultura jest wspólnym dziedzictwem. I bardzo cieszymy się, że dla przedstawicieli władz miejscowych to wspólne dziedzictwo staje się wspólnym bogactwem. Niestety, nie wszędzie w Polsce tak jest. I niestety jesteśmy świadkami również tego, że w Polsce są niszczone groby, są niszczone miejsca, pisane cyrylicą, które upamiętniają długą tradycję. I jest to bolesne dla naszej społeczności, zwłaszcza w sytuacji, kiedy stoimy w przededniu 75. rocznicy deportacji zwanej akcją Wisła, czyli zbrodni przeciwko ludzkości, która została wykonana przez władze komunistyczne w 1947 roku. I to, że tutaj, na Łemkowszczyźnie, potrafimy to uszanować i potrafimy się tym cieszyć, jest najlepszym przykładem tego, że pewne wartości chrześcijańskie i tradycji europejskiej można normalnie pielęgnować. I chciałbym w imieniu Związku Ukraińców w Polsce bardzo serdecznie podziękować za tą normalną, patriotyczną postawę. Chcę także wszystkim wam, jakich tu prysutni, podziękować za te, że wy przyjechali. Це приємність бути разом, особливо тоді, коли ми відчували протягом довгого часу ситуацію, що не можемо зустрічатися, і та відсутність зустрічей була для нас боляча і кажучи щиро, обмежувала багато наших дій. Але те, що відбувається сьогодні, це пам'ятаємо, в перспективі того, що відбулося колись, 75 років тому, свідоцтво для тих, яких виселювали. Ми тут є, ми тут повертаємося. Але це також виклик для тих, які тут мають повертатися через довгі роки. Український поет Василь Стус написав такі слова. «Жити замало, боротись умій, щоб нащадок твій змалку бува не знімів». Не знімів на уста і на вуха не зглух. Хай помреш, та за нами останеться рух. Бажаю вам, об'єднанню лемків, тої сили детермінації, щоб ми вміли боротися, щоб цей рух за нами оставався, і ми були свідками, що на цій землі від завжди і позавжди будуть спільно жити українці
Lemki, Polaki, wszyscy ci, jakich tu dola poselila. Dziękuję dużo i bажаю всего найкращого. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy za wspaniały pogórzański antuaż. Serdecznie dziękujemy panu Jarosławu Kryliwskomu za szczedry dar przekazany na realizację w tym trudnym czasie 39. Lemkiwskiej Watry w Żdyny. Żertwodawcu, wielkie Boże zapłat. W tej oficjalnej części odznaczymy jeszcze Łemków zasłużonych dla łemkowskiej sprawy. Prosimy na scenę zastępnika głowy objednania Lemkiw, pana Wasyla Szlantu, który wróczy poczesne odznaczenia objednania Lemkiw wiernej predkam. Trochę informacji od że objednania Lemkiw, Widrokiw przyznaje, nadaje wyznaku wiernej predkam. W tym roku główna uprawa objednania Lemkiw решила wyznaczyć pana profesora Rostislava Żerelika. Panie profesorze, prosimy. Panie profesorze, wy przez swoje życie budili wśród naszych studentów nacjonalną świadomość ta poczucia jedności. Że chociaż z dala od rodnej chaty, jednak trzeba pamiętać pro swoje pochodzenia, zaplekania ukraińskiej tradycji ta lubow do Lemkiwszczyny, a także za historyczną pracę dla dobra ta prawdy pro nasze minule, główna uprawa objednania Lemkiw nadaje wam wyznaku wiernej predkam. A teraz poproszę Михайла в архіва, а як його самого нема, то його сина, який від імені батька готовий прийняти цю саму, таку ж саму відзнаку. Чи є пан в архів син пана Михайла? Не бачу, що нема. Для інформації скажу, що що Михайло Вархів – це творець, який виконує мініатури маленької церкви. Його творчість дарує нам всім надію, що пам'ять про рідний, минулий і в великій мірі втрачений світ, той до 47-го року, а завжди його завдяки його творчості наше рідне є передаване наступним поколінням. Ваше, пана Михайла, церкви живуть в нас. І дякуємо пану Михайлу за це. Велике їм Боже заплат. За їх доконання, головна управа об'єднання Лемків – nadala im wyznaku, także wyznaku wiernej predkam.
duma już, że będzie nagoda w najbliższym czasie wrócić te, czy samemu twórcu, czy jego przedstawniku. My rachowali, że dzisiaj tu będzie między nami. No jest, jak baczymy, trochę inaczej, ale tak jest. Dziękuję. Gratulujemy tych wysokich odznaczeń. A żdyńską scenę zapełnił chor Zoria z Ujścia Horlickiego pod kierownikiem pani Anny Dylong. To oni otworzyli naszą watrę hymnom Góry Naszej. Przywitajmy ich brawami.
Sokiry, co bym ja tam robił bez dziewczyny, bo studiuczowej naruczki buduj jej kołysał pomaluczki. Bo studiuczowej naruczki buduj jej kołysał pomaluczki. Mała ja frajria jeszcze budu, co brał na sobie ci du 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 du. Na sobiłci do, mała ja frajera,